Witam serdecznie, tu Bartek Kulczyński. W tym filmie opowiem Państwu o jednym z największych problemów zdrowotnych Polaków. Mam tu na myśli nadciśnienie tętnicze. Ta dolegliwość dotyka aż niemal 10 milionów osób dorosłych w naszym kraju, co sprawia, że ogólnie ponad 1 trzecia naszych rodaków zmaga się ze zbyt wysokim ciśnieniem krwi. Przy czym najwięcej chorych to osoby po 50 roku życia. Na tym etapie życia już co druga osoba może mieć nadciśnienie. Zacznijmy od objawów, w których pojawienie się może zwiastować problemy z ciśnieniem krwi. Tu jednak najpierw ważna informacja: nadciśnienie tętnicze jest określane mianem cichego zabójcy. Oznacza to, że wcale nie musi dawać widocznych objawów, przynajmniej na początkowym etapie. Może zdarzyć się sytuacja, że dopiero wtedy, gdy ciśnienie wybije niczym inflacja, pojawią się różnego rodzaju dolegliwości. Stąd profilaktycznie zachęcam do regularnego mierzenia ciśnienia krwi, przynajmniej raz na kilka miesięcy. A teraz przejdźmy do objawów, które mogą wskazywać na nadciśnienie. Przyjęło się uważać, że jedną z najczęściej zgłaszanych dolegliwości spowodowanych podwyższonym ciśnieniem krwi są bóle głowy, jednak nie do końca jest to prawdą. Otóż u większości osób nieznaczne czy nawet umiarkowane podwyższenie ciśnienia krwi nie powoduje bólów głowy. Problem ten zwykle pojawia się dopiero wtedy, gdy ciśnienie osiągnie niezwykle wysoki poziom. Mam tu na myśli wartości rzędu nawet 180 mm super rtęci dla ciśnienia skurczowego i 120 mm supertęci dla ciśnienia rozkurczowego. Mówimy wówczas o tak zwanym przełomie nadciśnieniowym. Jeśli pojawiają się bóle głowy spowodowane wzrostem ciśnienia krwi, to zazwyczaj są one zlokalizowane z tyłu głowy w okolicach potylicy, choć niekiedy mogą pojawić się w okolicy czołowej. Ból ten jest zwykle określany jako rozpierający i pulsujący, najczęściej pojawia się w godzinach porannych, w trakcie dnia może zarówno ustąpić, jak i stopniowo się nasilać, najczęściej zanika on w godzinach wieczornych. Podobna sytuacja ma miejsce jak chodzi o zawroty głowy, również i one mogą towarzyszyć osobom z nadciśnieniem tętniczym, choć wcale nie są aż tak częstym zjawiskiem, jak mogłoby się to wydawać. Warto widzieć, że u osób zmagających się ze zbyt wysokim ciśnieniem krwi, które przyjmują leki przeciwnadciśnieniowe, to właśnie one mogą być przyczyną zawrotów głowy jako skutek uboczny ich stosowania. Jednocześnie dodam też, że nadciśnienie tętnicze może prowadzić do wystąpienia tzw. przemijającego ataku niedokrwiennego, które powszechnie określamy mikroudarem i zawroty głowy mogą być objawem właśnie takiego mikroudaru. U osób z nadciśnieniem tętniczym częściej niż w populacji osób zdrowych obserwuje się również krwawienia z nosa. Zgodnie z danymi zamieszczonymi w jednej z publikacji naukowych z 2017 roku, ryzyko krwawienia z nosa u wspomnianych osób jest o około 50% wyższe. Mechanizm tego zjawiska nie został zbyt dokładnie poznany, ale eksperci uważają, że długotrwałe, utrzymujące się wysokie ciśnienie krwi powoduje uszkodzenie naczyń nosowych i sprawia, że naczynia krwionośne stają się bardziej kruche. W toku prowadzonych badań naukowcy odnotowali ciekawą zależność, która wskazuje, że u osób z nadciśnieniem tętniczym częściej pojawiają się problemy związane z występowaniem szumów usznych i pojawieniem się dzwonienia w uszach. Nie wdając się w szczegóły, powiem ogólnie, że w przebiegu nadciśnienia może dojść do zmian w przepływie krwi w okolicach ślimaka czyli elementu ucha wewnętrznego, który odbiera drgania i za sprawą nerwu słuchowego przesyła impulsy nerwowe do ośrodka słuchu. Jednocześnie zaznaczę, że niektóre leki stosowane w przypadku nadciśnienia również mogą powodować szumy uszne, które zwykle przechodzą po ich odstawieniu. Przykładem takich leków jest enalapryl i verapamil. Skutkiem przedłużającego się w czasie wysokiego ciśnienia krwi może być też pojawienie się problemów z widzeniem. Mówimy wówczas o tzw. retinopatii nadciśnieniowej. Pacjenci zgłaszają wówczas niewyraźne, rozmazane widzenie. Ogólnie istnieje kilka mechanizmów, za sprawą których wysokie ciśnienie uszkadza nasz wzrok. Dla przykładu, na skutek nadciśnienia dochodzi do uszkodzenia naczyń krwionośnych, które zaopatrują w krew siatkówkę, czyli strukturę oka odpowiedzialną za odbieranie bodźców wzrokowych. Dodatkowo, na skutek niedokrwienia może nastąpić uszkodzenie nerwów, czyli tzw. neuropatia wzrokowa. Gdy komórki nerwowe, z których zbudowany jest nerw wzrokowy, nie zostaną odżywione na skutek zaburzonego przepływu krwi, wówczas obumierają, a to sprzyja pogorszeniu wzroku. Gdy mowa o oczach, to przy okazji od razu dodam, że na skutek zbyt wysokiego ciśnienia krwi może dojść do przerwania delikatnych naczyń krwionośnych zlokalizowanych w spojówce, a to skutkuje tak zwanym wylewem podspojówkowym. Jest to nic innego jak pojawienie się czerwonej plamy krwi na tle białej twardówki. Niekiedy takiemu krwawieniu może towarzyszyć też uczucie obrzęku pod powieką. Od razu zaznaczę, że w takim przypadku takie zmiany przebiegają bez zaburzeń widzenia. Jak Państwo widzą, mamy zaledwie kilka objawów, które mogą bezpośrednio wskazywać na nadciśnienie tętnicze, jednak jeszcze raz podkreślam, aby nie usypiali Państwo swojej czujności, wcale nie muszą pojawić się wspomniane objawy, jeśli mamy zbyt wysokie ciśnienie. Dlatego mój mały apel do Państwa, aby regularnie kontrolować swoje ciśnienie krwi, bez względu na okoliczności, a nie żeby wyczekiwać, aż pojawią się pierwsze alarmujące oznaki bo w wielu przypadkach pierwsze objawy, o ile w ogóle, to pojawiają się dość późno, gdy nadciśnienie zdąży wyrządzić niewidoczne szkody. I teraz powiem kilka słów, jakie mogą być konsekwencje przegapionego i nieleczonego zbyt wysokiego ciśnienia krwi. Przy okazji dodam, że w internecie bardzo często można spotkać się z informacjami, jakoby objawami nadciśnienia tętniczego były m.in. przewlekłe zmęczenie, osłabienie, uczucie duszności po wysiłku fizycznym, czy też ból w klatce piersiowej. Tu jednak muszę podkreślić, że oznaki te wskazują na tzw. nadciśnienie płucne, które jest nieco czymś innym niż tradycyjne nadciśnienie tętnicze, o którym się mówi. I tego typu objawy bardzo rzadko mają miejsce u osób zmagających się ze zwykłym nadciśnieniem. Jednym z najpoważniejszych skutków utrzymującego się wysokiego ciśnienia krwi jest pojawienie się udaru mózgu. W jednej z obszernych prac naukowych jej autorzy zauważyli, że osoby w stanie przed nadciśnieniowym mają większe ryzyko wystąpienia udaru aż o 66%. I podkreślam, mowa tu o zaledwie stanie przednadciśnieniowym, a nie o pełnoprawnym nadciśnieniu, w przypadku którego ryzyko to będzie jeszcze wyższe. Ogólnie przyjmuje się, że nadciśnienie tętnicze jest odpowiedzialne za około 80% wszystkich przypadków udaru mózgu. Nieuregulowane nadciśnienie tętnicze to również prosta droga do zawału mięśnia sercowego. W publikacji naukowej z 2021 roku jej autorzy napisali, że nadciśnienie tętnicze zwiększa ryzyko wystąpienia przedwczesnego zawału mięśnia sercowego niemal trzykrotnie. Według danych literaturowych nieco więcej niż co drugi przypadek ostrego zawału serca jest spowodowany właśnie nadciśnieniem tętniczym. Wynika to m.in. z tego, że nadmierne ciśnienie w naczyniach krwionośnych sprzyja zwiększeniu sztywności tętnic, rozwojowi miażdżycy, jak również może prowadzić do przerostu lewej komory serca. Myślę, że mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że utrzymujące się nadciśnienie tętnicze wiąże się z wyższym ryzykiem pogorszenia funkcji poznawczych i pojawienia się demencji, w tym choroby Alzheimera. Ryzyko to może być wyższe nawet aż o 55%. Jest to spowodowane uszkodzeniami naczyń krwionośnych, zlokalizowanych w mózgu na skutek zbyt wysokiego ciśnienia krwi. Jednocześnie badacze dowodzą, że obniżenie ciśnienia tętniczego działa ochronnie i odwraca ten niebezpieczny trend, zmniejszając ryzyko wystąpienia chorób neurodegeneracyjnych. Stąd tak naprawdę bardzo wiele zależy właśnie od nas, czy coś zrobimy z omawianym problemem. I chciałbym, aby mieli Państwo świadomość, że skuteczne obniżenie ciśnienia krwi jest możliwe praktycznie u każdego z nas, a to przekłada się na istotną poprawę zdrowia w perspektywie krótko i długoterminowej. Nadciśnienie tętnicze to również czynnik ryzyka wystąpienia chorób nerek. Przyjmuje się, że osoby z podwyższonym ciśnieniem krwi są dwukrotnie bardziej narażone na przewlekłą niewydolność nerek niż osoby o prawidłowym ciśnieniu krwi. Wynika to z tego, że wysokie ciśnienie krwi uszkadza układ naczyniowy nerek. Długotrwałe, niekontrolowane wysokie ciśnienie krwi prowadzi do wysokiego ciśnienia śródkłębuszkowego, zaburzając w ten sposób filtrację kłębuszkową, czyli filtrację krwi. Co ciekawe, z kolei zaburzona praca nerek potęguje wzrost ciśnienia krwi. Gdy nerki nie działają prawidłowo, wówczas w naczyniach krwionośnych może gromadzić się płyn, który podnosi ciśnienie. Dodatkowo nerki są wyposażone w różne systemy regulujące ciśnienie krwi i jak można się spodziewać, gdy nerki przestaną pracować poprawnie, wówczas zdolność nerek do regulowania ciśnienia krwi ulega znacznemu obniżeniu, czyli w skrócie, nadciśnienie powoduje choroby nerek, a choroby nerek wywołują nadciśnienie. Znając już skutki niekontrolowanego ciśnienia krwi, myślę, że nie będą Państwo zaskoczeni faktem, że nadciśnienie tętnicze istotnie zwiększa ryzyko śmiertelności. Według statystyk, podwyższone ciśnienie krwi odpowiada za około 8 milionów zgonów rocznie na całym świecie. Oznacza to, że około aż 15% wszystkich zgonów jest spowodowane właśnie zbyt wysokim ciśnieniem krwi. Mówię o tych wszystkich objawach i skutkach nadciśnienia tętniczego, ponieważ jest to naprawdę poważny problem, który dość rzadko kiedy jest diagnozowany i leczony. Zgodnie z publikowanymi danymi zaledwie 1 czwarta osób dotkniętych tą chorobą mają pod kontrolą. Pozostałe osoby chore żyją w nieświadomości lub argumenty takie jak te poruszone w niniejszym filmie nie przemawiają za tym, aby zabrać się za siebie i uregulować ciśnienie krwi. Teraz jeszcze krótko o przyczynach nadciśnienia, czyli o tym, kto z Państwa może być szczególnie narażony na pojawienie się wysokiego ciśnienia krwi, a w konsekwencji, kto przede wszystkim powinien zainteresować się omawianym tematem i regularnie mierzyć ciśnienie krwi. Jednak, szanując Państwa czas, pozwolę sobie w tym odcinku nie omawiać konkretnych mechanizmów, które są odpowiedzialne za takie zależności. Zacznę od wymienienia chorób, które sprzyjają wystąpieniu nadciśnienia tętniczego. Na pierwszy plan wysuwa się nadmierna masa ciała. Niektóre prace naukowe pokazują, że otyłość może nawet niemal czterokrotnie zwiększać ryzyko nadciśnienia. Dane publikowane w Polsce dowodzą, że 80% przypadków nadciśnienia tętniczego ma związek z nadliczbowymi kilogramami. Na rozwój nadciśnienia narażeni są również pacjenci cierpiący na cukrzycę, ponieważ nadmiar cukru we krwi uszkadza naczynia krwionośne i sprawia, że stają się one bardziej sztywne. Zgodnie z szacunkami, około 6 na 10 osób z cukrzycą ma również wysokie ciśnienie krwi. Tak jak przed chwilą wspomniałem, nadciśnienie tętnicze może być też spowodowane uszkodzeniem nerek. Dotarłem do informacji, które pokazują, że wśród osób z drugim stadium przewlekłej choroby nerek częstość występowania nadciśnienia wynosi około 60%, a im bardziej upośledzona praca nerek, tym ryzyko to jest wyższe. Dla przykładu, w piątym stadium niewydolności nerek prawie każdy chory ma nadciśnienie. Wśród innych chorób sprzyjających wzrostowi ciśnienia krwi i wystąpieniu nadciśnienia wymienić możemy też obturacyjny bezdech senny, nadczynność i niedoczynność tarczycy, zespół Cushinga, a także hiperaldosteronizm. Zanim przejdę dalej, więcej podobnej wiedzy przekazuję w moim porannym dzienniku zdrowia, dlatego chciałbym teraz krótko zaprosić Państwa, aby się na niego zapisać. Dziennik, czyli darmowy biuletyn mailowy, piszę i wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty. Aby się zapisać na dziennik, wejdź na www.doktorbartek.pl ukośnik-dziennik. Na wzrost ryzyka nadciśnienia tętniczego przekłada się także nasz styl życia, w tym przede wszystkim nasza dieta. To, co pierwsze przychodzi do głowy, to oczywiście spożycie nadmiernych ilości soli, a konkretnie sodu, i oczywiście jest to trafne spostrzeżenie, jednak temat ten należy rozpatrywać w kilku aspektach. Mam tu na myśli między innymi to, że jeśli jesteśmy zdrowi i nasze nerki pracują poprawnie, to nawet stosunkowo duże ilości soli nie są wyjątkowym zagrożeniem. Jednakże, w przypadku, gdy dostarczamy organizmowi zbyt mało potasu, wówczas sól rzeczywiście staje się niebezpieczna. Dlatego należałoby podkreślić raczej to, że większe znaczenie ma stosunek ilości spożywanej soli do potasu niż wyłącznie samej soli. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na to, że każdy z nas odznacza się nieco inną sodowrażliwością. Chodzi o to, że z różnych powodów organizm każdego z nas reaguje odmiennie na spożytą sól. Dla przykładu, jeśli jesteśmy otyli, to nasz organizm staje się o wiele bardziej wrażliwy na działanie soli. Tu tylko dopowiem, że więcej o soli w kontekście nadciśnienia tętniczego powiedziałem w osobnym odcinku, do obejrzenia którego bardzo zachęcam. Gdyby ktoś z Państwa nie miał czasu do niego zajrzeć, to konkluzja jest następująca. Ograniczamy spożycie produktów, które ogólnie są uznawane za niezdrowe, a które to jednocześnie zawierają dużo soli. Mam tu na myśli m.in. słone przekąski, fast foody, czy też zupy i sosy w proszku. Dodatkowo dbamy o to, aby w naszej dzieci nie zabrakło potasu. I jeśli te dwa punkty wprowadziliśmy w życie, to nie ma powodu, aby nasza ręka drżała z obaw podczas dosalania potraw, które przygotowujemy sobie w domu. Do wzrostu ciśnienia krwi prowadzą również różnego rodzaju używki, w tym alkohol i papierosy. Dla przykładu, regularne spożywanie alkoholu w dość wysokich ilościach, czyli powyżej 30 g etanolu dziennie, co odpowiada dwóm dużym piwom, zwiększa ryzyko wystąpienia nadciśnienia aż o 77%. Warto podkreślić, że do nadciśnienia tętniczego prowadzi również stres. Naukowcy dowiedli, że osoby poddane chronicznemu stresowi odznaczają się ponad dwukrotnie większym ryzykiem rozwoju nadciśnienia. Nadciśnienie tętnicze może być też skutkiem niskiej aktywności fizycznej. W jednym z badań jego autorzy zauważyli, że osoby preferujące siedzący tryb życia mają większe ryzyko wystąpienia wspomnianego problemu o 48%. Wobec tych wszystkich informacji, aby zadbać o prawidłowe ciśnienie krwi, w tym aby je obniżyć, gdy mowa o osobach z nadciśnieniem, to w pierwszej kolejności, zanim sięgniemy po leki, warto zmodyfikować swój styl życia. W wielu przypadkach ten krok okazuje się wystarczający, no chyba że ktoś z Państwa woli łykać tabletki. Jeśli jednak stawiają Państwo na naturalne metody rozwiązywania problemów, to proponuję ograniczyć sięganie po alkohol, papierosy, czy też żywność wysoko przetworzoną, z której wręcz sypie się sól. Dodatkowo do swojego codziennego harmonogramu warto włączyć aktywność fizyczną może być to nawet zwykły półgodzinny spacer. Szczególne znaczenie ma tu nie forma aktywności, a jej regularność. Przy okazji podam Państwu listę produktów, po które warto sięgać, aby uregulować ciśnienie krwi. Sprawdzą się tu przede wszystkim herbatka z głogu lub hibiskusa, sok z buraków, w tym może to być sok fermentowany, a także aronia. Korzyści zdrowotnych dostarczają też przyprawy, takie jak czosnek, cynamon i imbir. Wartościowym rozwiązaniem będzie też włączenie olejów roślinnych, w tym oliwy extra virgin, oleju z czarnuszki lub oleju sezamowego. Jednocześnie warto pamiętać o tym, aby w naszej diecie nie zabrakło produktów bogatych w magnez, potas i witaminę C. Te trzy składniki mają szczególnie istotne znaczenie dla obniżenia ciśnienia krwi i zapobiegania nadciśnieniu tętniczemu i o wszystkich z nich nagrałem osobne filmy, w których podaję najlepsze ich źródła pokarmowe. Dodatkowo na moim kanale znajdą Państwo film, w którym szerzej mówię o sposobach na nadciśnienie. Przy okazji wspomnę, że w ostatnim czasie zmieniły się wytyczne co do wysokości prawidłowego ciśnienia krwi. Dobrze, aby nasze ciśnienie skurczowe nie przekraczało 120 jednostek, zaś rozkurczowe nie było wyższe niż 80 jednostek. Tu zwracam uwagę, że ciśnienie skurczowe w zakresie od 120 do 129 jednostek jest już uznawane za podwyższone a do niedawna było ono określane prawidłowym. W tym przypadku nie doszukiwałbym się jednak lobby farmaceutycznego. Przy takim podwyższonym ciśnieniu nie ma konieczności wprowadzania leków, jest to dla nas po prostu pewna lampka ostrzegawcza, żeby podjąć działania, o których powiedziałem w niniejszym filmie. Z doświadczenia wiem, że przesuwanie takich granic bardziej zwiększa motywację do zmiany stylu życia na zdrowszy. I wbrew obiegowej opinii, ma to na celu uchronić nas przed koniecznością przyjmowania leków, bo jeśli zadziałamy w porę, to nie będą one nam potrzebne. Mam nadzieję, że tym filmem udało mi się Państwa zainteresować tematem nadciśnienia tętniczego, a jeśli nawet materiał ten nie okazał się zbyt interesujący, to że chociaż dla niektórych osób będzie impulsem do regularnego kontrolowania ciśnienia krwi, bo proszę mi wierzyć, tak błaha czynność może uratować nam zdrowie, którego Państwu życzę. Jednocześnie chciałbym zaprosić Państwa do obejrzenia filmu, który właśnie pojawił się na ekranie. Dowiedzą się Państwo z niego, jak prawidłowo mierzyć ciśnienie krwi i jakich błędów się wystrzegać podczas pomiaru. Aby zapoznać się z tym materiałem, wystarczy teraz na niego kliknąć. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.